Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, na który wiele osób czekało, szczególnie kiedy zrobiłam odcinek o dziecięcych gwiazdach PRL i od razu krzyczeliście głośno, że nie uwzględniłam w tym zestawieniu Karioki, dziewczyny, która w latach 70. była jedną z największych gwiazd dziecięcych w Polsce. Agata Siecińska, bo o niej mowa, wystąpiła w serialu Stawiam na Tolka Banana. I wcieliła się właśnie we wspomnianą Kariokę, tę zadziorną dziewczynę, która potrafiła dowodzić bandą chłopaków i bez wątpienia miała niezły charakterek. Tak rozkochała w sobie Polskę, choć momentami ta miłość była nieco trudne do zniesienia i jednak potem okazało się, że nie była to miłość na zabój. Ale zapewne wielu i wiele z Was jest ciekawych, co dzisiaj słychać u pani Agaty, jak potoczyło się jej życie. Tym bardziej, że często życie gwiazd, dziecięcych gwiazd PRL później nie było usłane różami. Jak było w tym przypadku? Dlaczego serialowa Karioka zagrała później raptem w kilku pozycjach i zniknęła? Co dziś u niej słychać? To wszystko Wam zdradzę, także serdecznie zapraszam Was do oglądania i pamiętajcie, że moje odcinki pojawiają się na tym kanale we wtorki, czwartki i soboty o 10, więc warto właśnie w te dni odwiedzać mój kanał. Aby dostawać powiadomienia, warto zasubskrybować mój kanał i wcisnąć dzwoneczek. Więc jeżeli macie ochotę spotykać się ze mną na bieżąco, będzie mi bardzo miło, jeśli to uczynicie, a ja już zabieram się do opowiadania Wam tej historii. Agata Siecińska urodziła się 6 listopada 1960 roku i wydawać by się mogło, że na sztukę była skazana od dzieciństwa. Urodziła się bowiem w rodzinie, która miała artystyczne tradycje. Jej mama była malarką. Ojciec z kolei pracował jako scenograf, a ich córeczka od najmłodszych lat, kiedy tylko pierwszy raz kredki wpadły jej w ręce, wykazywała również zdolności plastyczne i artystyczne. Od dziecka sama przekonywała, że chciałaby zostać malarką. Jak się więc stało, że miała aktorską przygodę na koncie? Jak to często bywa w takich przypadkach, na plan trafiła zupełnie przypadkiem właśnie. Rodzina wybrała się na wakacje nad polskie morze, na piękną plażę, gdzie mała Agatka bawiła się w piasku. I wtedy wpadła w oko jednemu z asystentów reżysera. Ten powiedział, że dziewczynka jego zdaniem może mieć predyspozycje aktorskie, dlatego warto, żeby odwiedziła studio przesłuchań i żeby sprawdziła, czy faktycznie ma szansę pojawić się na planie. W rozmowie dla Wysokich Obcasów wspominała: byłam z rodzicami nad morzem w chałupach latem 1971 roku. Biegałam po plaży, robiłam fikołki i zauważył mnie asystent Stanisława Jędryki. Zapytał moich rodziców, czy nie pojechałabym do Łodzi na zdjęcia próbne. Rodzice się zgodzili i dostałam rolę. Miałam wtedy 11 lat. Oczywiście na przesłuchania zaproszona była nie tylko Agata, ale również inne dziewczynki, ale ona bez problemu je pokonała. I chociaż pewnie jej rywalki dałyby się pokroić, jak to się mówi, za to, żeby stanąć na planie i zostać młodocianą aktorką, to udało się małej Agacie, która wcale do końca nie była zachwycona. Ani na etapie wchodzenia na plan, choć oczywiście na pewno była ekscytacja, ani też później. Jakoś nie do końca ta aktorska przygoda do niej przemawiała. Wręcz zdradzała, że być może już od samego początku wiedziała, że jest to tylko zabawa i w dorosłym życiu aktorką nie zostanie. W tym czasie nie chodziliśmy normalnie do szkoły, a lekcje były nadrabiane z korepetytorami. Praca była ciężka, wspominała w wywiadzie dla Wysokich Obcasów. Granie nie sprawiało mi jakiejś strasznej przyjemności, chociaż było to ciekawe. A czemu na planie jej się nie podobało? Przecież większość dzieciaków, które mają okazję przeżyć taką przygodę, mówią, że jest to naprawdę świetna zabawa. Ale mała Agata była trochę do innego stylu życia przyzwyczajona od najmłodszych lat. Nie zakumplowała się z kolegami, którzy pojawiali się na planie. Naturalne dla niej w sumie było to, że po zakończeniu zdjęć ich drogi się rozeszły i w sumie nie wiedzieli, co u siebie słychać. Co działo się u jej towarzyszy, jak potoczyły się losy, dowiedziała się dopiero po latach, kiedy Stanisław Jędryka wyreżyserował film dokumentalny Tolek, Banan i inni, przedstawiający późniejsze losy całej zgrai. A czemu się nie zakumplowała? No tak jak Wam powiedziałam, była przyzwyczajona do nieco innego stylu życia. Jako dziecko przyznawała, że była trzymana dość krótko,
a jej czas wypełniały zajęcia pozaszkolne, nadprogramowe, którym się poświęcała, dlatego nie miała po prostu zbyt dużo czasu na kontakt z rówieśnikami, nie biegała po podwórku i nie do końca później, jako 11-latka, umiała się już w takim środowisku rówieśniczym odnaleźć. Ja miałam w domu dość dużą dyscyplinę, dużo zajęć pozaszkolnych, francuski, lekcje rysunku. Nie miałam zbyt wiele czasu na zabawę i kontakty towarzyskie, wyznawała. Później się rozstaliśmy i nigdy właściwie na siebie nie trafiliśmy. Każdy wrócił do swojej historii. Chociaż wcale nie było tak, że nie próbowali się zaprzyjaźnić. Były nawet małe podchody, takie bardziej romantyczne. Jacek Zajdler już chodził do dyskotek i interesował się dziewczynami. Zadzwonił do mnie kiedyś i zapytał, czy znam jakieś fajne miejsce, żeby potańczyć. Głupio mi było, wspominała. I chociaż rówieśniczki wcale tak nie wybierały, jej najbardziej podobał się Henryk Gołębiewski. I nawet do niego czasem się uśmiechnęła, czasem zalotnie spojrzała. Miał poczucie humoru. Na plan mama zawsze szykowała mi drugie śniadanie w wiklinowym koszyku. Któregoś dnia koszyk zrobił się niesamowicie ciężki i w domu zobaczyłam, że cegiełka włożył mi do kosza cegłę, odpowiadała. Ach, te podrywy na etapie podstawówki. Na szczęście wrzucanie żab do plecaka znam tylko z opowieści i z piosenek oczywiście, bo jest to jednak znęcanie się nad zwierzętami, więc dobrze, że nikt tego na mnie nie stosował. Ale pod szkołą kilka razy zostałam natarta śniegiem. A w lany poniedziałek też lekko nie było. Co ciekawe, w serialu nie słyszymy za to głosu pani Agaty. Pod synchrony nagrała żona pana Jędryki. Złamałam nogę na nartach, miałam gips, a pod synchrony nagrywa się na stojąco, mówiła w wysokich obcasach. I kiedy tylko serial ujrzał światło, dzienne, Agata Sicińska stała się gwiazdą numer jeden. Wszyscy się w niej kochali i nawet swoim emocjom, uczuciom dawali ujście, jeśli tylko wiedzieli, gdzie Agata mieszka. Pierwsza emisja w telewizji była stresująca, bo wszyscy, którzy mnie znali, wiedzieli, że z tym głosem karaoke coś jest nie tak. Poza tym to było fajnie. Rozpoznawano mnie na ulicy. No i przychodzili też, tak jak wam powiedziałam, do niej pod okno i wołali: karaoke, karaoke. Czasem się mylili, bo szli do domu z tyłu, a tam mieszkała moja przyjaciółka. Wychylała się z okna i krzyczała: to nie tutaj, to pod Trójką. Ale widzicie, popularność to popularność. A nie ma ludzi, którzy są jak zupa pomidorowa, żeby wszystkim się podobali i wszyscy ich lubili. W związku z tym za popularnością i uwielbieniem zawsze idzie też druga strona tego medalu, druga strona kija. Czyli dzisiaj byśmy powiedzieli hejt, a wtedy po prostu mniej dobitne wyrazy uznania. No bo wiadomo, że jeśli wszyscy chłopcy kochają się w karaoke, to dziewczynki chcą być takie jak ona, a jeśli im się nie udaje, to się nieco wkurzają. A chłopcy, którzy też nie mogą dostąpić zaszczytu umawiania się z karaoke, też zaczynają ją hejtować, no bo co to ma być? Faktycznie, ja rozumiem to uwielbienie, ponieważ dziewczyna, która jest taka charakterna, zadziorna, potrafi dowodzić chłopakami, wie co powiedzieć, w którym momencie, jak się odezwać, to oczywiście mój wzór do naśladowania. Ale nie ma nic złego w tym, żeby być zupełną odwrotnością takiej postaci i ma to wiele swoich plusów. I właśnie taka była pani Agata jako dziecko. Więc troszeczkę to, z czym zderzali się ludzie na ekranie, a to, co otrzymywali poznając młodą Agatę, mogło powodować u nich szok. Miałam warkoczyki, czysty tornister, zeszyciki ładnie ułożone. Nie znosiłam, jak się tam jakaś plamka zrobiła, mówiła w jednym z wywiadów. Na dużym ekranie pojawiła się później jeszcze dwukrotnie, między innymi w filmie Doktor Judym. Ale ponieważ mówiłam wam o tym hejcie, tak to nazwijmy, a nie powiedziałam, co jeszcze się później działo. No bo właśnie karaoke jak karaoke, oczywiście byli tacy, co uwielbiali, byli tacy, co mniej. Ale później pani Agata pojawiła się w kolejnym filmie, bo zagrała Elę, dziewczynę nie wzbudzającą zbyt wielkiej sympatii w filmie Koniec wakacji. Grałam w nim zakochaną nastolatkę, która niby zdradzała, ale tak naprawdę nie zdradzała swojego chłopaka. I słyszałam potem wyzwiska. Z innym, a on cię kocha, mówiła w wysokich obcasach. Nie przeżywałam tego, nie płakałam po nocach, kontynuowała. Na całe szczęście. Jednak właśnie po tych przygodach aktorskich i po tych doświadczeniach ostatecznie pani Agata stwierdziła, że kończy z aktorstwem. Wywołała tym ponoć sporo zamieszania, miała dużo propozycji, żeby grać jeszcze, ale cały czas sukcesywnie odmawiała. Dla mnie to był epizod. Zawsze wiedziałam, że chcę malować. I faktycznie od dziecka miała te zdolności i o tym jeszcze zaraz powiemy. Ale w międzyczasie jako nastolatka, która zakończyła przygodę z aktorstwem, miała oczywiście kilka epizodów miłosnych, ale jak sama mówi, szczęścia w miłości nie miała.
a szczególnie dlatego, że wybierała dość nieodpowiednich mężczyzn i jak sama mówi, miała raczej skłonności do panów, którzy właśnie takie toksyczne związki raczej preferowali. Byłam kochliwa z dużą skłonnością do toksycznych mężczyzn. Postawiłam na niewłaściwego Tolka Banana, wyznała. Jednak spełniła swoje marzenie i w latach 80. dostała się na Akademię Sztuk Pięknych. Jednak później sytuacja polityczna w Polsce, wprowadzenie stanu wojennego sprawiło, że rodzice postanowili wysłać ją do ciotki do Francji, gdzie miała być bezpieczna. Namawiała mnie do wyjazdu, bo bała się, że w Polsce będzie totalny zamordyzm, opowiadała po latach o mamie. Ale na to złożyły się jeszcze moje problemy natury uczuciowej. Bo kiedy nadszedł decydujący moment, akurat przechodziła załamanie miłosne i stwierdziła, że być może jednak dobrze jej zrobi ta zmiana otoczenia. We Francji łatwo nie było. Pani Agata imała się różnych zajęć. Sprzątała domy, malowała. Początkowo mieszkała u swojej ciotki, ale tylko 2 miesiące, bo nie do końca dogadywała się z ciocią. I kiedy ta postanowiła przeczytać list, który przyszedł do Agaty, dowiedziała się z niego, że dziewczyna, która u niej mieszka, nie jest wcale zadowolona z cioci, że uważa ją za zrzędę i tak dalej. Dlatego wystawiła jej walizki za drzwi. Na szczęście pomógł jej przypadek. Obok stała budka telefoniczna i Agata podsłuchała rozmowę, z której wynikało, że w kamienicy obok gospodarze szukają opiekunki do dziecka. Nie miałam nic do stracenia. Zastukałam i powiedziałam: jestem. To byli bardzo bogaci ludzie, francuska burżuazja. Dostałam u nich pokój i tyle. Nie płacili mi ani grosza. Nie miałam na jedzenie, musiałam pożyczać od znajomych. Wytrzymałam tam chyba do grudnia. Potem to było masę różnych pokoi, różne były roboty, głównie opieka nad dziećmi, sprzątanie. Niekiedy udawało mi się sprzedać obrazki, mówiła. Wkrótce też pani Agata poznała swojego pierwszego męża, architekta Grzegorza Wróblewskiego. Mężczyzna związany był z polską opozycją, dlatego w kraju nie za bardzo miał czego szukać. W Polsce miał spalone mosty. Nasze paryskie mieszkanie stało się metą dla dysydentów. Ciągle ktoś nocował, były koncerty Jacka Kaczmarskiego i wielu innych. Miałam tę Polskę u siebie. Zjawiali się też ludzie, którzy przyjeżdżali do roboty. Dzwonili za grube tysiące do Polski, mieszkali tygodniami, wspominała Sicińska. Ich małżeństwo nie przetrwało. Przez jakiś czas pani Agata kursowała między Polską a Francją. Po rozwodzie wróciła do Polski, jednak jak sama przyznała, jej serce już wtedy było we Francji. To był bardzo emocjonujący wyjazd, ale już wtedy wiedziałam, że moje miejsce jest we Francji. Po kilku latach pobytu na południu wróciłam do Paryża i udało jej się wznowić studia. Studiowała sztukę we Francji, a później pracowała także na uczelni jako asystentka. W Paryżu znalazła swój drugi dom i tam prowadzi też galerię sztuki, ponieważ wyszła za mąż za jej właściciela. Spełniła swoje marzenie i została malarką. Jej prace odnoszą sukcesy i wystawiane są w galeriach sztuki na całym świecie. Pani Agata jednak przekonuje, że nie często je sprzedaje, ponieważ faktycznie mają dość mroczny wyraz, związane są ze śmiercią, agresją. A jak sama przyznała, inspiracją dla jej dzieł potrafią być wizyty w szpitalach i domach opieki. Moje obrazy sprzedają się, ale są to bardzo duże formaty, a tematyka jest nieprzyjemna. Nie jest to malarstwo dekoracyjne. Kupują je ludzie, którzy lubią sztukę społecznie zaangażowaną, mówiła malarka. Para doczekała się dwójki dzieci. Pani Agata ma córkę Stellę i syna Soniego. Jej dzieci również są artystycznie uzdolnione. Córkę można było słyszeć w spektaklu muzycznym, a syn przejawia talent artystyczny, kształci się również muzycznie w Paryżu. I choć teraz pani Agata związana jest z Francją bardzo, cały czas przekonuje, że w Polsce ma swój drugi dom i jest z krajem bardzo mocno związana i zżyta. W Paryżu jestem malarką, w kraju karioką z serialu dla młodzieży i utrzymuję kontakty z wieloma przyjaciółmi w Polsce. Jestem ciekawa, czy zdawaliście sobie sprawę, że pani Agata wyprowadziła się z kraju, a także, że spełniła swoje marzenie i odnalazła swoje prawdziwe powołanie. Być może trochę żałujemy, że nie mogliśmy jej więcej oglądać na ekranie, ale najważniejsze jest to, że sama robi to, co kocha, a jej obrazy, choć faktycznie mroczne, są naprawdę imponujące i nie można pani Agacie odmówić swojego własnego stylu. Jestem ciekawa, jakie wy macie wspomnienia związane z panią Agatą. Czy waszym zdaniem miałaby szansę odnieść sukces również w życiu dorosłym, jako aktorka, gdyby oczywiście zechciała. Możemy sobie tak trochę pogdybać. Jestem też ciekawa, jakie inne dziecięce gwiazdy przychodzą Wam na myśl i czy ich losów jesteście ciekawi. Pamiętajcie, że zapraszam Was na moje social media, a także do karty, gdzie znajdziecie inne odcinki o dziecięcych gwiazdach PRL, więc warto poświęcić jeszcze trochę czasu, jeżeli nie widzieliście tych odcinków, żeby
usłyszeć również zbiorczo, co słychać u innych i być może będziecie ciekawi dokładniejszej historii jednej z tych osób. Zapraszam więc Was serdecznie i również do zobaczenia kolejnych odcinków na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, pa pa!